Hej, pokażę Wam dzisiaj, jak uszyć saszetkę. Będzie to dokładny poradnik. Tutaj e, widzicie wykrój, który sobie szczepiłam. E, info, jak zrobić wykrój znajdziecie w opisie. I na początku wycinam e, wszystkie elementy dwa razy z podszewki oraz z materiału wierzchniego. Ja na wierzchni materiał wybrałam cienki jeans, a na podszewkę wybrałam po prostu zwykłą bawełnę w taki wzorek e, kwiatki. I zaczynam od przyszycia suwaka do moich elementów, do tej klapki, która ma taki półokrągły, to jest ten półokrągły element oraz do drugiego elementu jakby dołu saszetki. Przypinam suwak, najlepszy będzie taki suwak, który się nie rozpina, ale możecie też wybrać taki rozpinany i przyszpilkowuję bardzo dokładnie po łuku ten suwak jakby prawymi stronami do siebie. Tak wygląda po przypięciu. Tak wygląda od drugiej strony. I teraz ten suwak przyszywam po prostu ściegiem prostym. To jest takie wstępne przyszycie, ale dzięki temu e, będzie wiadomo, jak on ma potem wyglądać. Suwak jest już przyszyty. Nie przejmujcie się, jeżeli w tej chwili się jeszcze wywija, odgina. Jest okej. Okay. Suwak, e, tak samo. Przyszywam do tej drugiej części. Warto sobie spiąć przed, jakby zasunąć suwak przed przypięciem, żeby równo się układało. Suwaki mam już e, przyszyte, i teraz muszę do tej e, części dolnej doszyć e, element tak, żeby saszetka miała dno. To jest taka bardzo e, niewielka, prosta saszetka, delna na początek. Więc ona nie ma tutaj dodatkowego dna na dole, tylko jakby m, tworzy się e, poprzez szycie tych dwóch elementów. Jednak zszywając te dwa elementy, musicie pamiętać tutaj o pasku. Ja wybrałam pasek parciany, taki jak do plecaków, e, czy właśnie no, do tego typu sasz, e, saszetek. E, I na początku już go sobie tutaj przymierzam, w którym miejscu ma być. A następnie dopiero będę szpilkować. Oczywiście przy szpilkowaniu musicie pamiętać, żeby te szwy były wszystkie w środku, czyli też przykładam sobie pasek i zawijam tak, żeby właśnie tutaj te wszystkie łączenia były od środka, czyli były niewidoczne na zewnątrz. Teraz to wszystko bardzo dokładnie spinam szpilkami, tutaj właśnie ważne przy tym pasku, żeby też go dokładnie przypiąć, aby w trakcie szycia no nigdzie on e, nie uciekł. I teraz e, wszystko strzywam, oczywiście, na e, lewej stronie. E, tu już jest strzyte, ja strzywałam na overloku, ale polecam, jeżeli nie macie overlocka, po prostu ściegiem zygzakowym. E, teraz muszę przyszyć też moją klapkę w ten sam sposób, też zygzakiem albo e, ściegiem e, takim overlokowym. I saszetka słuchajcie powoli zaczyna wyglądać, wywijam ją i tak wygląda saszetka, ale oczywiście to nie koniec, teraz będę musiała, no warto w tym momencie sprawdzić, czy suwak się dobrze zapina, jak się układają paski, zapiąć i zobaczyć jaki ma kształt, ale oczywiście... Musimy ją ładnie wykończyć, i do tego będzie potrzebna e, podszewka. I podszewkę tak samo zszywam. E, łączę prawymi stronami, e, ten tył z przodem, i na overlock lub ściegiem zygzakowym dokładnie e, zszywam. Potem do tego doszywam również klapkę. Jak widzicie, mam już zszyte elementy podszewki. Zanim jeszcze ją wpasuję. Zabezpieczam pasek. Po prostu bardzo, bardzo gęściutkim zygzakiem blisko krawędzi przeszywam. Takim dzięki temu na pewno nigdzie się on potem nie wypruje. A następnie wsadzam do środka podszewkę tak żeby ona tam ładnie się wpasowała. Tutaj na brzegu widzicie to łączenie klapki z tyłem. Spinam tą podszewkę, łączę szwy podszewki z, z szwami mojej saszetki z zewnątrz i przeszywam. Dzięki temu ta podszewka nie będzie się ruszać. To możecie przeszyć takim prostym, zygzakiem, to jest mniej istotne. I dopiero wtedy zabieram się za resztę. Na początku suwak dokładnie dopasowuje tą moją zewnętrzną część mojej saszetki ładnie dopasowuje do suwaczka tak nakładam mam nadzieję że to dobrze widać na filmie nakładam żeby ładnie się układało i przyszpilkowuję i dopiero jak to mam zrobione czyli ten suwak ładnie ułożony pod materiałem od strony tej zewnętrznej to dopiero wtedy podszewkę zobaczcie podwijam i teraz tymi szpileczkami przyszpilkowuję podszewkę tak, jak ona ma się układać. Też nie zróbcie tutaj za dużego jakby wyjścia tej podszewki, żeby po prostu Wam się potem podczas zapinania nie wcinała w suwak. I dokładnie przyszpilkowuję. Warto na to poświęcić chwilę więcej, żeby po prostu ładnie się tu wszystko Układało, bo od tego, jak to przyszyjecie, będzie zależeć, jak to będzie wyglądało. I tak samo e, tą dolną część e, to ona jest trochę prostsza, bo nie ma takich łuków. Teraz wykorzystuję stopkę do wszywania suwaków e, i po prostu szyję równo przy krawędzi. E, I w ten sposób też przyszywam sobie tą e, podszewkę, a też z tej strony będę miała równo. Widzicie, tak to wygląda po przyszyciu od, e, od zewnętrznej i wewnętrznej strony. No i zapinam i moja saszetka jest już prawie gotowa. Teraz wystarczy tylko paski parciane przełożyć przez klamry, blokady, regulatory. Jeżeli macie wątpliwość jak to zrobić, polecam Wam przyjrzeć się po prostu, wziąć jakiś plecak i postarać się to odtworzyć. Warto sobie pomagać jakimiś drobnymi narzędziami, bo czasami przez te klamry ciężej przechodzi ten pasek. Przekładam, zszywam pasek na końcu, żeby nic nigdy mi nie wyłaziło. Najlepiej ściegiem, malutkim takim zygzakiem. I słuchajcie, saszetka jest gotowa, ładnie się rozpina, mieści się w niej portfel, telefon, klucze, jakieś drobiazgi. Jest leciutka, mięciutka, więc wszędzie można ją ze sobą zabrać. Pasek jest zapinany taki na klamrę, więc jest bardzo, bardzo wygodny i regulowany, więc można nosić i na grubsze i na cieńsze ubranie. Pa!